Hej, z tej strony Paula Gumińska. Od kilku lat mam przyjemność pełnić rolę fizjoterapeutki psów w szeregach ekipy JoJoN'Tok. Prywatnie od kilkunastu lat jestem również zawodniczką sportów kynologicznych oraz trenerką psów. Z moimi psami trenuję głównie agility i dog frisbee. Regularnie startujemy w zawodach, bierzemy udział w seminariach i obozach sportowych. I w związku z tym chciałabym przybliżyć Wam trochę tematykę sportu i pracy z psem. W ten sposób powstał pomysł podcastów ze specjalistami z obszaru różnych dziedzin sportu i pracy z psami. Będę dla Was przeprowadzać wywiady z inspirującymi osobami, które opowiedzą nam trochę o swoich ulubionych dyscyplinach sportów kinologicznych. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Anią Radąską, jedną z najlepszych zawodniczek do frisbee w Polsce. Ania prowadzi treningi, seminaria i swój własny klub Pająk Team w Warszawie. Witam Panią Annę serdecznie. Witam Panią Paulę serdecznie. Po pierwsze, dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać w nietypowych okolicznościach, ponieważ możemy wam zdradzić, że z Anią dość dobrze się znamy prywatnie. A tym razem chciałabym poprosić ciebie o takie oficjalne przedstawienie się w kilku zdaniach i jestem bardzo ciekawa, na co położysz nacisk w swojej skrótowej biografii. No to mam na imię Ania Radomska, trenuję do frisbee od 17 lat. Pająk to jest moja ksywa, z której też powstała nazwa firmy. Zawsze to mówię, bo są często pomyłki. Prowadzę klub, tak jak powiedziałaś. Trenuję, jestem sama zawodniczką. Jestem sędzią i też edukuję innych sędziów. No i z takich też oficjalnych papierów, no to też ukończyłam fizjoterapię ludzką. Także jestem magistrę i to chyba tyle tak na początek mogę powiedzieć o sobie. No dobra, to reszta nam wyjdzie pewnie w trakcie więc przechodzimy do konkretów. E, pomysł jest taki, że każdy wywiad będziemy zaczynać od pięciu jednakowych pytań do każdego specjalisty. Jesteś gotowa? Tak. Jadę. Uwaga, pierwsze. Jak byś miała w maksymalnie pięciu zdaniach opisać na czym polega dyscyplina, czy rodzaj pracy, którą ty zajmujesz się z psami, jakbyś to ujęła? Mm, no dobrze. Dog w takim skrócie polega na łapaniu i rzucaniu plastikowego talerza. Pies oczywiście łapie, człowiek rzuca. Ponadto, do frisbee to przede wszystkim motywowanie psa do pracy i nauka portu, więc to jest druga działalność. I trzecia część do frisbee to jest nauka ruchu, ale człowieka, czyli uczę też ludzi, jak ruszać się na frisbee, jak rzucać i jak używać ciała. Masz jeszcze dwa zdania do dyspozycji. Też liczyłam, ale pomyślałam, że już nie mam nic do dodania. Dobrze, e, wspaniale, bardzo konkretne informacje. E, ja tylko może dopowiem, że dla naszych słuchaczy możecie kojarzyć e, do frisbee w kontekście serii zawodów latających psów, które odbywają się w Polsce już od wielu, wielu lat. E, I to jest chyba taka, taka jedna z najbardziej znanych imprez kinologicznych, dlatego że mamy bardzo dużo widowni. I w ogóle zabawne jest to, że bardzo wielu zawodników, których teraz znamy, Poznali frisbee właśnie przy okazji oglądania takich zawodów. I pewnie oglądali tam wtedy pająka, która trenuje od samego początku frisbee w Polsce. Prawda, w zasadzie chyba nie byłam tylko na jednych zawodach od tych kilkunastu lat, więc. I to było w tym roku. No, ale ja byłam, to, to, to zastępowałam Ciebie godnie. Tak jest, tak jest. Dobra, drugie. Dlaczego warto trenować z psem do frisby? I co sobie najbardziej, najbardziej cenisz w tej dyscyplinie sportu? Najbardziej cenię sobie indywidualne podejście, czyli nie ma sztywno określonych reguł sportu. Oczywiście z regulami. No oczywiście jest, jest informacja, jak rzucać, jakie są zasady. Ale pole do interpretacji jest ogromne, co na szczęście wyzwala też kreatywność i można wyrazić siebie. Drugą rzecz, którą uwielbiam w naszym sporcie, jest to, że można go trenować w zasadzie w każdym miejscu, jeżeli tylko miejsce jest bezpieczne i ma ładny, równy teren z trawą. I tak naprawdę nie potrzebujemy ani toru, ani wielkiego, wielkiego boiska, żeby już móc sobie fajnie potrenować. Fajne jest to, co powiedziałeś odnośnie tej indywidualności i kreatywności, bo myślę, że frisbee jest jednym z nielicznych, a może nawet jedynym sportem, gdzie ostateczny obraz pracy na zawodach może być tak różny w tych kategoriach freestyle'owych, co powoduje, że mamy. Myślę, że jeszcze na dog coś takiego tak, się dzieje, tak. ale mało o tym wiem. Tak, żeby. Upewnić w tym, natomiast z tego, co rozmawiam z zawodnikami, zawodniczkami, to tam też jest duże pole do interpretacji. No to powoduje, że mamy bardzo dużą różnorodność psów na zawodach, czyli praktycznie nie można powiedzieć, żeby któraś rasa była jakoś wybitnie predysponowana. Wiadomo, że bordery, jak w każdym sporcie, natomiast chyba jest to jeden właśnie z nielicznych sportów, które są aż tak wielorasowe. Tak, zdecydowanie. I jeszcze to, co jest fajne, choć to może nie być popularne zdanie, ale mi się w tym sporcie bardzo podoba to, że nie jest właśnie pod związkiem kenologicznym, więc kundelki jak najbardziej mogą brać udział w tym. I nikt nikomu nie zagląda do papierów, e, jaki jest rasy i tak dalej. Coś o tym wiemy. Tak, zdecydowanie coś o tym wiemy. To tylko dla naszych słuchaczy, którzy nas nie znają, to może powiemy, że po, wcześniejszym, po wcześniejszej historii z borderami koli, zdecydowałyśmy się w pewnym momencie swojego życia prawie równocześnie na mieszańce, i teraz tworzymy nową drużynę rozgryzania elementów treningowych i szkoleniowych, właśnie śmiesznych miksów. Jest tak bardzo ciekawe. Dobrze nam idzie na razie. Tak. Dobra, trzecie pytanie. Co jest najtrudniejsze w dyscyplinie, którą się zajmujesz? Co jest najtrudniejsze w dog Frisbee i dla psa, i dla człowieka? Dobrze, zacznę od człowieka, bo to jest moim zdaniem prostsze. Najtrudniejsze jest rzucanie, a jest również najważniejsze. Oczywiście każdy sport na pewnym etapie jest trudny, ale do frisbee jest o tyle trudne, że wymaga koordynacji, wymaga świadomości ciała, wymaga treningów, rozumienia dynamiki rzutu, rozumienia fizyki dysku. Więc jest kilka składowych, które trzeba. Skoordynować, żeby dobrze rzucić. I myślę, że to jest największa trudność dla ludzi. Często mam także na pierwszych zajęciach po prostu klasyczne zdania, jakie słyszę. To no, myślałem, że to będzie prostsze, bo ci ludzie w parku to tak rzucają. A proszę tylko pamiętać, że ci ludzie w parku to tak rzucają to często są na przykład kilkunastoletni zawodnicy, którzy poszli na spacer do parku pod blokiem. I zrobić sobie trening, bo wracając do poprzedniego tematu, w ryb można trenować wszędzie i nie trzeba specjalistycznego placu, więc może być tak, że osoba, którą spotkaliście w parku, to jest na przykład mistrz Polski <grym> i nie wiecie tego. A dla psa chyba najtrudniejsze jest to, że to jest dosyć, dosyć samodzielna praca na dystansie, czyli pies musi świadomie podejmować pewne decyzje. Czy skrócić już krok, czy przyspieszyć, czy zwolnić, czy skręcić za dyskiem? Musi się nauczyć czytać dysk, więc to nie jest tak intuicyjny sport, jakby się wydawało. To, co powiedziałeś o ludziach, było fajne, bo od razu mi się nasunęło, że jak mamy mm, przyjemność pracować z nowymi y, zawodnikami we frisbee, to od razu widać, czy ktoś coś wcześniej trenował, czy nie, bo bardzo mocno się przekłada taka ogólna sprawność fizyczna, jak to zapowiadałaś, koordynacja na później umiejętności we frisbee. Oj tak, zdecydowanie da się odróżnić, czy ktoś coś trenował, albo trenuje. To nie wiem, czy to jest moment na anegdotki, ale pozwolę Zawsze. sobie na krótką. Przyszedł do mnie na zajęcia taki chłopak z takim pieskiem, no i oczywiście po pierwszych kilku rzutach no, ewidentnie rozumiał, jakby, jak używać swojego ciała. No i ja tak mówię, że no tutaj widać, że coś trenujesz albo trenowałeś, on mówi, no w siatkówkę gram. No i tak wróciłam do domu i coś mi nie pasowało, bo tak normalnie się mówi, że nie wiem, że na przykład hobbystycznie się gra, prawda, albo że się trenuje. A on powiedział, że gra w siatkówkę. I coś mi nie pasowało, i sobie wygooglałam go, i to był mistrz świata w siatkówkę Artur Szalpuk. I takiego kogoś <noise> też można spotkać w parku rzucającego frisbee. Oczywiście, tak. że może się zdarzyć, że to osoba, co rzuca frisbee w parku, to jest właśnie mistrz świata w siatkówkę. I tak też może być. Tak też może być. No dobra. E, czwarte pytanie. Czy ten rodzaj aktywności jest odpowiedni dla wszystkich psów, czy może są jakieś przeciwwskazania? Generalnie z reguły mówimy, że tak, ale stawiamy kilka wykrzykników. Pierwszy wykrzyknik to jest stan zdrowia, i mówię tu zarówno o kondycji stawów i kości mięśni, jak i wieku, czyli czy ciało psa już jest jakby związane do ruchu fizycznego, czyli czy nie jest już szczeniakiem. Albo czy nie jest już psem w podeszłym wieku, oraz stety, niestety bardzo zwracamy uwagę na mm, tkankę y, tłuszczową. Jak to Czyli pięknie psy, ujęłaś? Psy bardzo ładnie to tak, ujęłam. Zwracamy psy uwagę na tkankę tłuszczową. Nie powinny, a raczej na pewno nie mogą uprawiać do fryzbi z uwagi na to, że tam jest dużo przyspieszeń, lądowań, hamowań i no, jest to po prostu niebezpieczne. Okej, okay, czyli główne przeciwwskazania to przeciwwskazania zdrowotne, a z takich przeciwwskazań, że tak powiem, psychiczno-behawioralnych jakieś byś wymieniła? Czy jesteś otwarta mhm. na wszelkich uczestników zajęć i zawodów? Ja jestem otwarta, natomiast no, ja na przykład nie przyjmuję na zajęcia psów, które są agresywne do ludzi. No bo mogę sobie zastrzec coś takiego, no nie jestem behawiorystą od psów agresywnych i nie, nie będę się czuła komfortowo prowadząc takie zajęcia, ale tak ogólnie to myślę, że po prostu każdy właściciel wie, czy jego pies ma żyłkę do aktywności fizycznej, bo są takie psy, tak jak są tacy ludzie, no, którzy, którzy po prostu nie lubią wysiłku fizycznego i... Oczywiście dadzą się zmotywować na tyle, żeby pracować, ale trzeba się zastanowić, czy ten pies z tego będzie czerpał radość, ale nie, jak tak jak mówiłam, sport nie jest rasistą. I ja mam na zajęciach Greyhounda, mam na zajęciach Jamnika, mam na zajęciach grupę psów myśliwskich, także no, nie, nie zamykam się. Nawet miałam ostatnio Shibę na zajęciach i łapała frisbee. Czyli podsumowując, przy dobrym wprowadzeniu podstaw i dobrym przygotowaniu psa, tak naprawdę e, tylko właśnie zdrowie może być ograniczeniem, a poza tym to można się bawić. Dokładnie. Nigdy nie jest za późno. Dobrze. To teraz piąte pytanie z naszej puli pytań do każdego eksperta. Twoje największe osiągnięcie w Twojej pracy z psami? Niekoniecznie musi to być miejsce na podium. Może na przykład jakiś prywatny sukces yy, ma dla Ciebie równie dużą wartość? Dobrze, to może mogę odpowiedzieć z dziedziny yy, po, y, takich osiągnięć sportowych i prywatnych sukcesów. Mogę dwa podać? Tak, bo wykorzysta nie wykorzystałaś limitu zdań w pierwszym pytaniu, więc pozwalam. Ma to sens, dobrze. To akurat będzie dwa, zobacz, idealnie. No, więc moim sukcesem sportowym na pewno jest to, że udało mi się wystartować na Mistrzostwach Świata z moim psem w 2019 roku, na którym musiałam polecieć, i udało mi się na nich zająć 19 miejsce. I uważam, że to jest mój największy sukces. Mimo, że w zeszły weekend udało mi się z moim młodym psem zdobyć Mistrzostwa Europy, to jednak to 19 miejsce było dla mnie emocjonalnie i sportowo największym osiągnięciem. A z dziedziny prywatnej moim największym osiągnięciem sportowym będzie zdecydowanie nauczenie mojego obecnego psa overów. Bo overy to, to jest taka figura w dog frisbee, gdzie pies ma za zadanie przeskoczyć nad ciałem człowieka w celu złapania dysku i wylądować za ciałem człowieka, czyli nie na człowieku i po prostu ja uważam, że to jest mój trenerski największy sukces. Mogę się z tym zgodzić, ale też muszę dopowiedzieć dla słuchaczy, że wymieniłaś ciekawe osiągnięcia te takie wymierne sportowe, bo tak całkiem przypadkiem zapomniałaś wspomnieć, że na przykład kilka lat z rzędu, yy, chociaż chyba nie z rzędu, ale kilka lat na pewno zdobywałaś i mistrzostwo Polski, i mistrzostwo Czech yy, i wiele razy kwalifikacje na przeróżne najważniejsze imprezy i finały, a jednak twoim największym osiągnięciem jest 19 miejsce na mistrzostwach świata. Tak, zdecydowanie, bo no, nie, to już nadużywam tych co ich nie wy wykorzystałam, ale tak w skrócie mogę powiedzieć, że były to dla mnie emocjonalnie bardzo trudne zawody. I mm, tak naprawdę to nie miejsce jest dla mnie osiągnięciem, tylko mój stan psychiczny i stan mojego psa. I no, to nie jest właśnie żaden tytuł, a dla mnie to jest najważniejsze osiągnięcie. No wiele razy y, rozmawiałyśmy też o tym, że prawdopodobnie to, że właśnie niekoniecznie y, puchary są tutaj y, dla nas i dla naszych psów najważniejsze, powoduje, że jednak chce się Tobie y, 18 rok y, trenować tą samą dyscyplinę sportu. Dokładnie. No tak jak rozmawiałyśmy, coś tam jeszcze w tym frisbee czujemy, skoro nadal nie robimy, bo mogłybyśmy już zmienić dyscyplinę, a jednak wydaje mi się, że kluczem do braku wypalenia jest właśnie szukanie radości w tych małych rzeczach, jak właśnie nauczenie psa przeskoku nad ciałem, co jest moim największym osiągnięciem treningowym, a niektórzy mogliby się zaśmiać w tym momencie. To prawda. No, ja mówię, że to bardzo śmieszne, zgadzam się z tym, też mnie to bawi. Ale tak jest. Ale tak jest. Dobra, no to idę do części indywidualnej. Teraz będą pytania przygotowane specjalnie dla ciebie. I Dobrze. zacznę od tego, że właśnie to podejście do tematu sukcesów w sporcie. Uważam, że jest bardzo inspirujące. E, natomiast wiem i też wszyscy wiemy, którzy słuchamy, bo sama to powiedziałaś, że jesteś też po studiach fizjoterapii ludzkiej e, i jednocześnie trenujesz z psami od kilkunastu lat. Ja też zajmuję się zdrowiem psów, zresztą występuję w szeregach John jako fizjoterapeutka i bardzo bym chciała, żebyś e, powiedziała kilka słów, nie wiem, wyraziła swoje zdanie na temat e, sportu a kontuzji i emerytury psów, bo jak pewnie wiesz, pojawia się bardzo wiele zarzutów w w kontekście tego, że nasze sportowe psy na starość będą mieć zwyrodnienia, nie będą w stanie chodzić, że niejako wykorzystujemy nasze psy fizycznie, co może powodować obniżenie komfortu ich życia. I chciałabym poznać Twoje zdanie na ten temat. Jak widzisz ten temat? To jest dla mnie pytanie, myślę, szyte na miarę, ponieważ no, ja wiem, że my się znamy bardzo dobrze i i tak dalej. Natomiast y, też dobrze wiesz, że y, chwilę temu dosłownie pożegnałam się z moim najstarszym psem, który odszedł w wieku 17 lat y, i do końca chodził, a nawet y, przeskakiwał przez krawężniki, drodzy państwo. Więc e, to myślę, odpowiada na pytanie. I dodajmy tylko, e, ja przepraszam, że ci no. przerwę, bo miał 17 lat, ale dodajmy, że on startował w zawodach praktycznie od pierwszego roku życia do 11, 12 czynnie. No, nawet no myślę, że do 12 jeszcze dystansówki robił. Tak. Niestety mam trochę dziurę w pamięci w tym ostatnim sezonie. Natomiast tak, był eksploatowany nie tylko na frisbee, ale też biegał flyball przez większą część swojego życia. I ja myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest nie to, co trenujesz, a jak trenujesz. Bo myślę, że gdyby był eksploatowany bardzo mocno, to nie miałby takiego komfortu życia w wieku 17 lat. Natomiast też trzeba pamiętać, że kiedyś inaczej sport wyglądał niż teraz. I tym bardziej trzeba bardzo zwracać uwagę na to, jak teraz trenujemy, bo tak jak choćby na agility, to jest taki chyba najbardziej wymowny przykład, że kiedyś te tory były takie proste i było mało zakrętów, a teraz. Bardzo dużo jest zmian kierunków, przyspieszeń, hamowań i tak dalej. I myślę, że sport, który teraz jest uprawiany z psami ogólnie, jest zupełnie bardziej wymagający fizycznie niż to, co się działo 15 lat temu. Więc tym bardziej trzeba położyć duży nacisk na przygotowanie psa przed sezonem, w trakcie sezonu, po sezonie i regularne badanie psa, chodzenie z nim do fizjoterapeuty. Także ja myślę, że. Sekretem tego, czy nasz pies na starość będzie w dobrej formie, jest właśnie doedukowanie się na temat całego obejścia około treningowego. No, zgadzam się z tym i myślę, że też to jest coś takiego, co dopiero od niedawna funkcjonuje w psim świecie. Dopiero jakby popularyzuje się takie podejście, że tak naprawdę tego psa traktujemy jako sportowca. To samo, co powiedziałaś o człowieku, że dla niego bardzo wymagające są brzuty, to tak samo i musimy to trenować regularnie, tak samo podchodzimy do psa. Ja bym jeszcze powiedziała, że. Moim, moją taką największą bolączką, i, i to powoduje dużo kontuzji i problemów, i pewnie też masz takie doświadczenia, to są tacy niedzielni sportowcy, którzy w tygodniu nie wkładają żadnej pracy w przygotowanie psa, a w weekend oczekują od niego tyle samo, co psy na poziomie międzynarodowym wykonują podczas zawodów. I to chyba też jest taki problem, bo wtedy paradoksalnie te psy są niedotrenowane, co powoduje bardzo dużo takich ryzykownych y, sytuacji. No i kontuzji też, prawda? Bo jeżeli ciało nie jest wytrenowane, to nie jest też nauczone reagowania na różne wydarzenia, które się dzieją w jego życiu. Czy to będzie dziura na spacerze, czy to będzie spadnięcie z nogi przewodnika, czy to będzie zahamowanie. No to, to, to już bardziej mi się kojarzy nawet z takim treningiem typowo fizjoterapeutycznym. Jesteśmy w stanie ciało przygotować na... Każdą możliwą sytuację myślę, na przynajmniej prawie każdą. I jeżeli odmawiamy tego psu, a jednocześnie wymagamy od niego bycia na najwyższym poziomie, no to coś, coś tu jest nie tak zdecydowanie w podejściu naszym do sportu. Okej, okay, czyli wiemy już, że bardzo istotne jest to, jak trenujemy, w jaki sposób. No to płynnie przejdę do kolejnego pytania z takiego cyklu najczęściej pojawiających się pytań do trenerów. W jakim wieku zaczynasz treningi ze swoimi psami i jak wyglądają początki z dog Frisbee, jeśli chcielibyśmy taką przygodę z naszym psem, z psem w przyszłości zacząć? No, zacytuję tutaj bardzo mądrą osobę. Nie wiem, czy ją e, rozpoznasz po tym cytacie, ale zależy, e, czym nazywamy trening. Nie wiem, może kiedyś to powiedziałam. Być może to powiedziałaś kiedyś, może raz. No, e, drodzy Państwo, e, ja tutaj po prostu e, opowiem to, co Paula mówi bardzo często, chyba że sama ma ochotę powiedzieć, ale e, ja myślę, że jeżeli treningiem nazywamy. Ćwiczenie skoków albo łapania albo pogoni, albo nie wiem, technikę, technikę wskakiwania na coś, no to takie treningi już specjalistyczne zaczynamy, jak pies jest dorosły w sensie fizycznym, czyli. Jego układ kostny jest już zrośnięty, jego mięśnie są już w pełni wykształcone itd., tak ale jeżeli treningiem będzie zwykła, chwilowa zabawa, nauka aportu, motywacja, no to taki trening około sportowy zaczyna się dosyć wcześnie, bo chcemy zbudować psu po prostu porządne podstawy sportowe, które absolutnie nie powinny być wymagające fizycznie. Czyli znowu to samo, zaczynamy od początku, ale mądrze. Tak jest. No, dokładnie, bo y, ja jestem zdania, że naprawdę nam się nigdzie nie śpieszy. Po drugie, nigdy nie wiadomo, co będzie w przyszłości, więc trzeba z rozwagą i spokojem podchodzić do tego, co się dzieje w tym momencie. I po trzecie, naprawdę nie chcemy, żeby ten pies z nami w dobrej kondycji funkcjonował, nie wiem, do czwartego roku życia, tylko do 17 roku życia. I przynajmniej ja tej wersji będę się trzymać. No. Dobra, no to jeśli musimy zaczynać w odpowiedni sposób i mądrze, to jakbyś mogła podać przykłady jakiś taki kanon, listę podstawowych umiejętności, które są potrzebne we Frisbee. Pewnie też są to rzeczy, nad którymi najczęściej pracujesz na seminariach z uczestnikami. Tak, ja mam y, dosyć już wyszczegółowioną listę zachowań, które bym chciała, żeby mój pies posiadał. Na pewno bym chciała, żeby mój pies miał y, zrobiony fokus na mnie. To oznacza, że y, ja jestem centrum wszelkiej zabawy. Jeżeli ja uciekam, to warto mnie gonić. Jeżeli ja się cieszę, to warto się cieszyć razem ze mną, bo na takiej podstawie socjalnej ja potem jestem w stanie sobie zbudować aport. Jestem w stanie sobie zbudować przyspieszenie biegu, e, zaangażowanie w sesję, więc to jest dla mnie takie najważniejsze w sumie narzędzie. Mm, bardzo ważne też dla mnie jest e, w kontekście fokusowania psa na mnie to, żeby ten pies pracował, czy też bawił się ze mną, nawet jak ja nie posiadam realnej zabawki w ręce. Czyli ten pies troszkę bawi się ze mną, bo chce ze mną się bawić, a nie bawi się z zabawką, którą mam w ręce, albo w kieszeni, albo w, pod koszulką. I myślę, że to jest też taki temat, który bardzo często wraca na seminariach, pewnie też się ze mną zgodzisz. Że żyjemy w złotej erze szarpaczków na mord za to, że piłeczek z futerkiem owczym i y, miliona innych atrybutów y, treningowych, a trochę zatraciliśmy w tym człowieka, nie zauważyłaś? No, teraz bardzo dużo już zwracamy uwagę na to, że jednak trzeba budować relacje ze swoim psem. I co ciekawe, to, to jest takie jakieś słowo klucz, no ale w sumie wiele sportów się do tego sprowadza, nie? że jak pies ciebie nie lubi, a ty nie do końca lubisz swojego psa i tylko łączy was kawałek yy, zabawki, jak kawałek sznurka, no to niestety mało się da na tym zbudować. No, myślę, że to jest rzecz, której się po prostu trzeba nauczyć. Najlepiej od kogoś, ale niestety czasem się uczymy tego na własnym przykładzie, chociaż ja myślę, że już udaje nam się wrócić na dobre tory, bo ludzie też zauważają ogromną różnicę w jakości pracy, co jest oczywiste jakby dla nas, bo my już długo siedzimy w tym, ale bardzo często na seminariach jakby ta zmiana jest tak spektakularna, że pies w ogóle zupełnie zmienia jakość pracy, bo zaczyna widzieć w tym też człowieka. Czyli w sumie też warto na początku swojej przygody chociaż na jedną dwie lekcje pójść do jakiegoś trenera dobrego, żeby nam pokazał jak tą pracę zacząć. Tak zdecydowanie i w ogóle ja jestem zdania, że ten pies w pierwszych Etapach życia z, z człowiekiem. Nie powinien właśnie za dużo się bawić, nie powinien być socjalizowany w centrach handlowych i w sklepach zoologicznych i tak dalej, tylko powinien sobie spędzić czas w domu, przyzwyczajać się do właściciela, e, podążać za nim na spacerze i tak dalej. Także no, ja myślę, że już ten pierwszy etap jest tak naprawdę w dużej mierze e, wiążący, mm, jak dalej się potoczy ta relacja. No, poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb u psów, więc fajnie, że to powiedziałaś, bo no, mocno się zmienia to podejście. I jednak jeśli przewodnik, opiekun zaczyna się psu kojarzyć z osobą, która zabiera go w same najstraszniejsze rzeczy na świecie, to niestety to poczucie bezpieczeństwa wtedy jest dużo niższe. Tak, a warto nadmienić, że potem to poczucie bezpieczeństwa będzie bardzo potrzebne w dalszym życiu, bo większość z nas mieszka w dużych miastach, potem będziemy chcieli pojechać na jakieś seminarium, gdzie będzie dużo psów, a jeszcze potem będziemy chcieli pojechać na jakieś zawody, gdzie już w ogóle będzie głośno, i będą ludzie i będą obce psy i zapachy. Więc wydaje mi się, że zbudowanie tej bazy, do której, bezpiecznej osoby, do której jeszcze nie może się zwrócić, jest. No, Obowiązkowe na samym początku. No dobra, a jak już zaczniemy pracę z frisbee, to jakieś dwie, trzy takie pierwsze podstawowe rzeczy, które uczysz już z użyciem e, talerzyka plastikowego? Mhm. E, uczę psa. Po pierwsze, chęci pogoni, bo niestety pies, który nie ma instynktu gonienia przedmiotu. Nie będzie y, się w stanie odnaleźć na frisbee. I są na to różne metody, bo są psy, które bardzo lubią gonić, są psy, które właśnie tak nie bardzo. Y, więc, y, więc zaczynam od sprawdzenia, czy ten pies w ogóle lubi poruszające się przedmioty, które odlatują człowieka. To jest ważna informacja, bo wiele psów na przykład lubi gonić człowieka z zabawką, ale jak zabawka jest rzucona, to już nie bardzo, bo już muszą odbiec. Więc to sprawdzam i ewentualnie nakręcam je bardziej na właśnie samodzielną pogoń albo po prostu wzmacniam to co już jest drugie to uczę psa że przedmioty mogą być wyjmowane z ręki mogą być pobierane z ziemi ale mogą też być pobierane z powietrza czyli wzmacniam w psie chęć dopadania zdobyczy zarówno poruszającej się w ręce poruszającej się na ziemi jak i właśnie podrzucanej bo wiele psów z kolei ma problem z tym, że ten dysk jest w powietrzu i mają problem z trafieniem albo z taką decyzyjnością. No i trzecia rzecz to uczę, uczę psa, że warto wrócić do człowieka z tym przedmiotem w celu otrzymania jakiejś nagrody. I teraz no, te psy, w zależności od tego. Jaką lubią nagrodę, tak są nagradzane. Niektóre psy pracują dla samej pracy, niektóre potrzebują nagrody od człowieka, a niektóre po, po prostu potrzebują posiadać i to też jest ok, ale trzeba to też sprawdzić. No, to są takie trzy rzeczy, które, na których się zazwyczaj skupiam na pierwszych zajęciach. Okej, okay, ale to w takim razie frisbee jest wtedy traktowane jako kolejna zabawka, tak naprawdę, w życiu psa? Zdecydowanie. Okay. Tak, zdecydowanie. I ja w ogóle, mimo że uwielbiam frisbee i tak dalej to ja bardzo nie lubię, jak z, psu, z frisbee robi się jakąś zabawkę, bo to powoduje potem fiksację psa na frisbee, a to już jest y, rzecz trudna i y, pracochłonna do odkręcenia, a tak naprawdę y, nie pozwalamy psu się fiksować na zabawki, prawda? Nie robimy tego, no chyba, że pozwalamy, ale y, ogólnie jest taka zasada, że raczej pies powinien w takiej koncentracji pracować, czy też bawić się. A jakoś to frisbee jest jakąś nadzabawką, na której pies ma mało wymagań, że tylko sobie goni. Ja jestem zdecydowanie przeciwna temu. Ja na początku wręcz właśnie używam te, tego frisbee jako zwykłej zabawki do nagradzania jakichś zachowań, a przeplatam sobie podstawy pomiędzy. Okej, okay, czyli początkujące osoby nie muszą się wcale spieszyć z używaniem talerzyka, mogą same poćwiczyć rzuty, a przerobić sobie z psem wszystko na innych zabawkach. To jest nawet wskazane, bo znowu wracamy do, do tych tematów na początku, że to rzucanie często jest najtrudniejsze, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie poćwiczyć to bez psa. Okej. Okay. No dobra, to teraz zmieniam temat. E, twój mm -hmm. pies, który nauczył Cię najwięcej, to. Rurusia. Piesek Patrz, jak my się dublujemy, dublujemy się w tematach, bo znowu wracamy do tego, że. Mm, w pewnym momencie naszego życia postanowiłyśmy, że nam się trochę za bardzo nudzi, i mamy teraz takie miksy Amstaffów I psem, który najbardziej, najwięcej mnie nauczył, mimo że jest to mój kolejny pies i wydawałoby się, że już dużo umiem, to jednak przyszedł Ruruś i mnie nauczył wszystkiego na nowo. Róż to jest miks Amstafa, Border Collie i Wipeta. I ten pies jest taką celową mieszanką sportową, którą kupiłam w Stanach i bardzo chciałam po prostu czegoś nowego. Nie chciałam brać psa innej rasy niż border collie i pomyślałam sobie, że skoro pojawiła się taka okazja przede mną, to w sumie czemu by nie spróbować sobie z takim miksem. No i okazało się, że ten pies naturalnie to tylko szczekał, i y, drapał mnie po całym ciele. To było jego naturalne zachowanie, y, nie, nie miał na początku aportu, y, nie miał y, w ogóle takiej umiejętności y, podążania za mną, nie, nie potrafił y, pracować na dużą nagrodę, nie za bardzo skakał, y, nie potrafił nosić dysku w pysku, y, także to była taka, to był taki szok dla mnie. Że, że no nie mam bordera, który pracuje nawet jak mu jest niewygodnie i pracuje dla człowieka, że jest od razu taki ukierunkowany. Tylko dostałam taki bardziej miks cech stafika z whippetem, z jakimiś elementami bordera. Co jest zabawne, bo najwięcej właśnie w nim jest border collie, bo ponad 60%, ale te procenty to mało mają <grywania> znaczenia, jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu. No i ten pies nauczył mnie, że. Jeżeli są delikatne postępy w pracy, to trzeba zaufać procesowi i nauczył mnie ogromnej cierpliwości treningowej. No to jest też fajne to co mówisz, bo bardzo często tak ogólnie życiowo chcę mieć wszystko na już i ja właśnie też mam ogromną przyjemność, bo to nie jest nawet no, często ludzie myślą, że my to traktujemy w kategorii problemu. Ja uważam, że to jest wyzwanie i ogromna przyjemność obcować z podobnym pieskiem, bo mam e, border Stafika, e, moją bułkę. No i kiedy borderki w wieku roku już są gotowe, żeby startować w zawodach i zdobywać puchary, i moje borderki w wieku roku już miały swoje pierwsze medale i puchary, to bułka bułkowska sobie biegała i ćwiczyła przynoszenie zabawki do mojej ręki. E, i to, co miała naturalnie, to było spanie pod kołderką. To jest najważniejsza cecha, oczywiście, psa sportowego. Ale no fajnie, że tu mówisz, bo bardzo wiele osób zaczyna też frisbee z takimi psami, brzydko teraz powiem, z przypadku. Czyli mamy pieska, myślimy, że się sprawdzi, chcemy zacząć i wtedy też bardzo często jest tak, że my się uczymy, pies się uczy, no i po prostu trzeba dłużej poczekać na te efekty. Tak, i też chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że ja od początku czułam się dobrze z tym, że tak jest, bo y, ja też czułam frustrację dużą, y, czułam, że powinny być te postępy szybsze, ale właśnie dlatego ten pies mnie tak dużo nauczył, że zaczęłam y, cieszyć się z samego procesu, a nie z efektu. I myślę, że to y, też życiowo jest dobra rada żeby nie, nie patrzeć na ten cel końcowy, bo jeżeli ja sobie ustawię, ustalę, że chcę zdobyć mistrzostwo świata z tym psem, to może się nigdy nie wydarzyć. Ale jeżeli ja sobie ustalę, że chciałabym na przykład e, z tym psem przepracować jakieś zachowanie e, i to mi się uda, to, e, to jak najbardziej jestem w stanie się ucies ucieszyć z samego procesu dochodzenia do tego. Dlatego myślę, te overy dałam jako mój największy sukces treningowy, bo w pewnym momencie uznałam, że po prostu nie będzie robił ten biesowerów, że jakby po prostu nie ma, się co, nie ma się co denerwować, po prostu nic z tego nie będzie. A potem pomyślałam sobie, że poszukam innego rozwiązania, o którym nigdy pewnie nie słyszałam, żeby tak uczyć. Psa jakiegoś zachowania, musiałam naprawdę mocno się pogłowić nad tym i powoli testować te metody, dochodzi do tego. I teraz jestem najdumniejsza na świecie z tych owerów. Um, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jestem taka święta, że od początku byłam taka zaangażowana w proces. Bo oczywiście, że miałam oczekiwania wobec tego psa, one na początku się nie spełniły. Było mi bardzo przykro. To się też na, nałożyło z odejściem y, mojego y, starszego psa, który po prostu był samoukiem, samograjem. Mogliśmy z zamkniętymi oczami wszystko robić razem. Y, więc y, to właśnie dlatego była to, ta, był, był to pies nauczyciel. Bo y, pomógł mi y, właśnie nauczyć się nowej umiejętności, jaką jest cierpliwość. No i wracamy znowu do tego, że po prostu lubimy trenować. No. No nie da się tak długo no, trenować, nie lubiąc trenować. Czekaj, ja powiem, lubimy dłubać. Tak, to prawda. Dobra, i teraz yy, chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała yy, trochę w nawiązaniu teraz do, też do Rurka i do tego, że masz yy, już miałaś w swoim życiu kilka psów sportowych. Jak wygląda życie z psami, które trenują tak pobudzającą dyscyplinę sportu? No bo jest bardzo wiele zarzutów w związku z tym, że skoro my tak wzmacniamy pogoń, tak pracujemy na tak wysokim pobudzeniu, yy, to może się to przełożyć na jakieś yy, niepożądane zachowania na co dzień. Czy życie na co dzień z Twoimi psami jest dla Ciebie w jakiś sposób? problematyczne. Nie jest problematyczne, ale myślę, że sama też się zgodzisz z tym, że my nie mamy normalnych psów. Same bo nie jesteśmy normalne. No nie jesteśmy normalne, ale nawet akurat mam na świeżo, bo przedwczoraj odwiedziłam moją znajomą, która ma dwa psy, ale jest spoza sportowego świata. No i te psy się ucieszyły, jak przyszłam, po czym na trzy godziny po prostu poszły spać. A wczoraj ona mnie odwiedziła, i moje psy się oczywiście też ucieszyły, a potem przyniosły jej zabawkę, potem zaczęły się przytulać, potem przyniosły jej drugą zabawkę, potem zaczęły bawić się ze sobą, i dopiero na koniec tej wizyty się położyły, i ona mówi: Jezu, one cały czas są aktywne. Ale prawda jest taka, że my mamy psy, które naszym celem tak naprawdę jest, żeby one się umiały pobudzić. Tylko kwestia jest taka, żeby umieć je nauczyć, kiedy mają się pobudzać, a kiedy mają być spokojne, bo to, że one się cieszyły, mi to nie przeszkadza, a dla niektórych to mogłoby być nie do zniesienia. Tak samo jak na frisbee. Mój pies wchodzi na najwyższe obroty, to nie znaczy, że na spacerze tak się zachowuje. Jakby ja wyznaczam jakieś granice tych zachowań i też nie zauważyłam, żeby moje psy, przez to, że wzmocniłam pogoń na frisbee, to bardziej goniły zwierzynę na przykład. Albo wzmocniłam obserwowanie lecącego dysku, to teraz mój pies obserwuje każdy ruszający się przedmiot. Mi to się zawsze kojarzy taki zarzut z tym zarzutem, który słyszą. Eee, znaczy, mi się zawsze ten zarzut e, kojarzy z tym, że e, gdyby to była prawda, to psy pasterskie pasłyby wszystko. No to prawda. A one pasą, tylko owce. Tak. I ja myślę, że często jest nawet przeciwnie. To, co powiedziałaś, że jeśli w treningu tak. ten pies jest zaspokojony i ma fajne życie i e, się ukierunkuje te popędy, to wręcz paradoksalnie na co dzień jest łatwiej. Bo po co? Oczywiście. Wtedy marnować tak. energię. Oczywiście, i to pies wtedy też jest mniej sfrustrowany, bo on ma jakąś energię, której nie jest w stanie wykorzystać, albo nie jest w stanie zaspokoić jakiejś swojej potrzeby pracy. No ale trzeba to, tego wszystkiego być świadomym, no niestety. Także to, to jest rzecz, której się człowiek uczy, albo uczy się od kogoś, ale paradoksalnie, właśnie jak psudamy ruch, który też jest naturalną potrzebą psa, tak nawiasem mówiąc. I damy mu wysiłek intelektualny, to ten pies nie ma podstaw, żeby, żeby próbował przekierować tę energię na co innego. Czyli też y, y, opieka nad takimi psami sportowymi, życie z nimi, to jest po prostu duża odpowiedzialność. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Dobra. Tak, i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to są psy, które. Były yy, prowadzone tak, żeby były aktywne i często były hodowane tak, żeby były pobudliwe, więc trzeba wiedzieć, na co się piszemy. Tak jest. To teraz na koniec. Chciałabym, żebyś jedno pytanie zadała sobie sama. Co byś Dobrze. chciała, żeby wybrzmiało na koniec naszej rozmowy? Dobrze, to ja bym chciała sobie zadać pytanie, jaki jest mój cel na przyszły sezon, bo ten już się kończy. I mam pewne przemyślenia, więc to, jakie, jakie bym miała cele na przyszły sezon, to chciałabym chciałabym chyba, żeby sezon freestyle'owy z moim najstarszym psem, czyli z Rurkiem, nie miał na sobie presji, jaką próbowałam nieświadomie mu nałożyć w tym sezonie. I zaraz się wytłumaczę, bo e, tak jak mówiłam, z moim e, najstarszym psem, drogę mam dosyć długą, taką sportową, motywacyjno-treningową. I w zeszłym roku on miał re, e, sezon debiutu. I tak naprawdę, e, znając mojego psa, nie miałam żadnych oczekiwań, bo nie wiedziałam po prostu, co z tego będzie. I był naprawdę, uważam, obiektywnie bardzo udany. W tym sezonie już miałam jakieś oczekiwania, bo wiedziałam, jak może być dobrze. I oczywiście jako pies nauczyciel, on mi pokazał, że to nie jest tak, że teraz wszystko będzie dobrze. Tylko po prostu trzeba dostosować oczekiwania. Więc chciałabym, żebym w przyszłym roku ja sama i mój pies, żebyśmy znaleźli się gdzieś po środku, i żebym ja była w stanie dostosować te takie. Oczekiwania treningowo-sportowe do tego, w jakiej formie będzie mój pies. I uważam ogólnie, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w sporcie. No to ja od siebie życzę serdecznie, żeby się to spełniło. Yy, I bardzo <laughs> dziękuję za inspirującą rozmowę. Dla nas zawsze te rozmowy też są taką okazją do przemyśleń. Mam nadzieję, że słuchacze też gdzieś tam zrobili rachunek sumienia. Więc bardzo dziękuję Tobie za wspaniałe pogaduszki i widzimy się albo słyszymy pewnie wkrótce. Chciałam powiedzieć, że my się chyba widzimy jutro. Ale, Ale teraz jeszcze do, ładnie się do, do pożegnaj, no. jak najbardziej. No, pożegnaj się jeszcze ładnie. Dobrze, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani prowadzącej za przemiłą rozmowę i bardzo inspirujące pytania, bo nie byłoby tego podcastu bez Twoich pytań. I tak, mam, mam dzięki niej kilka przemyśleń, także mam nadzieję, że nie tylko ja mam takie przemyślenia to dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszam też do odsłuchania kolejnych rozmów z specjalistami z innych dziedzin. Planujemy, żeby ten podcast był cykliczny, więc serdecznie Was zapraszam do poznania świata innych psich aktywności. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki.